Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj omówimy sobie patch notes, które mają wejść 22 kwietnia do rozgrywki Valorant w Closed Becie. Pierwszą, najważniejszą zmianą, o której chciałbym wspomnieć, te zmiany będą się wyświetlały na ekranie dla Was. To pierwsza zmiana dotyczy rozgrywki i balansu obrażenia wręcz. Zmieniają się ataki, one będą zadawały dwa razy więcej obrażeń niż zadawały, żeby zniszczyć szybciej ścianę lodu Sage oraz metalowe drzwi na mapie Heaven. To się pisze inaczej, przez Haven. Dlaczego? Generalnie chodzi o to, że na rundach Echo oraz na pistoletówkach ciężko było przebić się przez tą ścianę i ciężko było przebić się przez te drzwi, dlatego oni chcą po prostu wzmocnić te dwie rzeczy, które pozwolą szybciej się przebijać przez takie przeszkody na tych rundach. W pistoletówkach naprawdę to było czuć, że jeżeli Sage stawiła Wam ścianę w kluczowym momencie, to no nie było przejścia tak naprawdę. 5 osób musiało strzelać w tą ścianę albo bić ją z noża, żeby dało to jakiś efekt. Kolejna zmiana, na którą wszyscy czekali, jest to Raze. Wiele osób narzekało na Raze, wiele osób mówiła, że ona nie będzie grywalna na wyższym poziomie, są różne opinie, różne odczucia ludzie mają, ale jedno jest pewne, Raze jest po prostu agentem, którym bardzo łatwo zabić, tak więc zredukowali ilość pocisków farbujących, tak zwanych paint shells po angielsku, czyli jej umiejętność na klasyczny granat odłamkowy z 2 do 1. To jest bardzo fajna zmiana, bo faktycznie jeden granat do czyszczenia jakiejś kluczowej pozycji ma sens, ale dwa granaty do po prostu zabijania i mordowania przeciwników był już za mocny. Pociski farbujące uzyskują teraz reset po 2 likwidacjach, czyli możecie dalej mieć dwa naładowania tych granatów, ale musicie zabić dwie osoby. Czy to jest fajna zmiana, ale nadal może okazać się ta umiejętność bardzo mocna w rundzie, gdy macie Ultimate'a. Jeżeli zlikwidujemy dwóch graczy nie mając E, to otrzymamy jeden pocisk za darmo. Dostrojono i dostosowano dźwięki dla pocisków farbujących, bombowe i paki, gwóźdź programu Showstopper. Będą teraz lepiej słyszane podczas zamieszania. To faktycznie czasami przeszkadzało, na przykład na shorcie na mapie Bind nie było słychać tego granatu, który leciał, spadał wam na głowę, zabijał całą waszą drużynę. Naprawiono błąd, w którym drugi ładunek pocisków farbujących eksplodował szybciej niż zamierzono. Teraz mają minimalny czas trwania przed wybuchem. Kolejny nerf, po prostu łatwiej będzie uciec z tego wybuchu. Co ciekawe, warto zauważyć, że nie zmieniają oni Ultimate'a Raze. Po prostu nie chcą oni go zmieniać, bo zauważyli, że wiele osób nauczyło się już unikać tego Ultimate'a i po prostu jest to coś, z czym ludzie muszą się ograć, żeby mogli zobaczyć, czy zmiany będą potrzebne. Na razie E okazało się za mocne, zmieniają, tak jak ludzie prosili, bardzo fajnie z ich strony. Ja sam osobiście bardzo dużo grałem Raze i myślę, że to faktycznie było za mocne i bardzo fajnie, że to zmienili. Zobaczymy, jak to zadziała, jak dużo to zmieni. Na pewno nie będzie już tak mocny na początku rundy, gdzie mogli się rzucić dwa granaty i wyczyścić kluczowe pozycje. Dlaczego podjęto się takich działań? Raze została stworzona, aby karać wrogów rozmieszczonych na przewidywalnych pozycjach. No wiadomo, czyszczymy miejscówki. Nie są to granaty, które wyciągacie w środku walki i z nimi walczycie, tylko czyścicie sobie miejscówki, żeby zająć jakiś teren. Okazało się jednak, że jej zestaw umiejętności, głównie granaty, tworzy zbyt opresyjny scenariusz. Zmiany dotyczą agenta, który też jest w S-tierze. Jest to bardzo mocny agent, czyli Sage. Kula spowalniająca, czyli tą, którą macie na kół, pierwszą umiejętność, a teraz spowalnia również powietrze nad strefą, w której się znajduje. To jest bardzo ciekawa zmiana. Zobaczymy, czego to naprawdę dotyczy i w co oni celują. Czy oni celują w jet, która dashuje sobie nad tym, czy oni celują w jakąkolwiek postać, która może nad tym przeskoczyć, Raze na paczce, czy celują oni w Bunny Hopa, czy... Nie wiem tak naprawdę w co to celuje, ale wygląda to na buff. I teraz gracze przechodzący przez strefę kuli spowalniającej mogą to zrobić bez wydawania charakterystycznego dźwięku. To jest ciekawe, czy o co w tym chodzi. Czy chodzi o to w tym, że na shifcie sobie możemy przejść, czy możemy przeskoczyć bunny hopem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. Chodzi tutaj, jeżeli chodzi o ich wytłumaczenie, to jeżeli chodzi o tłumaczenie Riotu, to Riot chce, aby minimalnie spowolnienie było bardziej spójne z innymi ruchami w strefie, a jednocześnie pozwalało na przechodzenie i skakanie przez nią bunny hopem.
zapewniając przy tym drobne korzyści. Dodanie cichego i wolnego sposobu na poruszanie się po polu wprowadzi do gry więcej niuansów, a Sage nie będzie teraz pewna braku przeciwnika, ponieważ nic nie słyszy. Okej, czyli z tego co oni tutaj piszą, to całkowicie można wyłączyć ten dźwięk przechodząc przez tego slowa, co jest bardzo ciekawe. Po prostu jest to nerf dla osób, które dostały tego slowa pod nogi, ale chcą sobie powoli z niego wyjść albo powoli przez niego przejść, żeby zająć pozycję. Dobry buff, myślę, w sensie dobry nerf dla Sage, dobry buff dla rozgrywki, bo ta kulka faktycznie była troszeczkę za mocna w mojej opinii. Napiszcie, co sądzicie o tych zmianach w komentarzach, a my lecimy dalej. Na aktualizacja map, naprawiona kilka exploitów na Bindhaven oraz Split, czyli na wszystkich mapach Split. Kula dodająca punkt umiejętności została przeniesiona z B-mid na B-main. Ma to na celu zmniejszenie presji na środku i zapewnienie większej motywacji graczom do kontrolowania B-maina. Okej, okay, ciekawa zmiana. Zobaczymy, czy to faktycznie ma jakiś wpływ, czy nie. Myślę, że nie ma to żadnego wpływu, bo nie po to ludzie kontrolowali mida, nie kontrolowali po tą kulkę tylko i wyłącznie. Po prostu zajęcie mida powoduje, że macie większą kontrolę nad całą mapą. Zmiany sieciowe. Zredukowano ruch sieciowy klienta dla graczy z wysoką ilością klatek na sekundę. Niektórzy dostawcy usług internetowych i konfiguracje sieciowe dławiły ruch w grze, co powodowało duże skoki pingu wraz z wzrostem FPS-ów. O, to jest ciekawe. Słyszałem, że ludzie mieli faktycznie z tym problemy. Ja się z tym nie spotkałem, ale wiem, że ludzie mieli z tym problemy. Mam nadzieję, że to faktycznie naprawili. Naprawiono błędy. Naprawiono rzadką awarię serwera. Cypher nie może już umieszczać broni w swojej kamerze, o tym wiemy. Naprawiono błąd, w którym słyszalny zasięg kroków nie pojawiał się na minimapie. To jest bardzo dobry bug fix, szczególnie dla początkujących, bo powinni oni wiedzieć, gdzie ich słychać, ale tak więc także dla wszystkich graczy, którzy grają, chcą sobie sprawdzić, gdzie ich słychać i powinni mieć taką możliwość. Ciekawe zmiany, napiszcie w komentarzach, co o nich sądzicie. Raze i Sage bardzo mocno oberwali, głównie Raze. Mam nadzieję, że więcej będzie takich patchy, żeby zobaczyć możliwości tej gry i co tak naprawdę powinno się tu jeszcze pojawić. Mam nadzieję, że niedługo dodadzą rankedy oraz nową mapkę, bo troszeczkę zaczyna się już to wszystko nudzić. Mam nadzieję, że szybko się za to zabiorą. Jeżeli wam się taki filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Oczywiście dziękuję wszystkim stronkom, które wspierają mój rozwój, a szczególnie bub.pl, którzy pozwolili mi korzystać z ich artykułów do nakręcenia tego filmiku. Tak więc linki w opisie, zostawcie suba, ja się z wami żegnam i do usłyszenia.